W tym wideo odpowiem na dosyć ciekawe pytanie, co robić, kiedy mamy już wcześniej rozpoznane nieznaczne zaburzenie barw. Lekarz, okulista i uprawniony do badań kierowców, wiedząc o tym, dopuścił nas już do prawa jazdy zawodowego, natomiast jeździmy parę lat, a inny lekarz po paru latach na innym urządzeniu, badając nas na innym urządzeniu do badań barw u kierowców, nagle nas dyskwalifikuje. Tradycyjnie zapytanie internauty. Mam taki problem. Od 8 klasy podstawówki mam rozpoznane zaburzenia widzenia barw pośrednich, czyli tych wszystkich takich zielona, czy tam jakaś inna, prawda? Kilkakrotnie oczy były badane przez różnych okulistów i nikt nie miał zastrzeżeń. Od tamtej pory zrobiłem prawo jazdy kategorii A, B i D, nawet na autobusy, mam uprawnienia na samochody uprzywilejowane, czyli historia z tego wynika, że bardzo często tenże kierowca był badany przez okulistę. Natomiast podczas ostatnich badań okresowych jedna z okulistek stwierdziła, że nie rozpoznaje barw. Tabliczek z liczbami nie przeczytałem jak zwykle, pewnie chodzi tutaj o tablicę Ishihary. Natomiast dostałem do oceny magiczny trójkąt z kolorami. Nigdy nie miałem z tym kłopotu, ale w chwili obecnej przedstawiono mi zamiast zwykłego trójkąta, do którego byłem przyzwyczajony, którego znałem, jego wersję elektroniczną. No, nasycenie kolorów i jaskrawość były tak straszne, że nie byłem w stanie odróżnić żółtego od zielonego. Czyli to jest zielone, tylko szukam jakiegoś żółtego. No, o, tutaj mam takie krzesło żółte, ale niestety nie przeciągnę tego krzesła. No i o co w tym chodzi? I czy gdzieś jest ujęte, jak powinno przebiegać to badanie? W jakich warunkach? Czy ma być zaciemnienie? Jaka odległość od monitora? Jakie ma być wysycenie kolorów? I na koniec, czy jest taka możliwość, żeby nie zgodzić się na badanie monitorem i przejść do badania starą metodą? Z góry serdecznie dziękuję, pozdrawiam. No, z tego wynika, że postęp techniczny nie jest zawsze mile przez kierowców widziany. No i dobra i zła wiadomość, prawda? No, zła to jest ta, że te urządzenia używane do sprawdzania barw, używane w Polsce, mają raczej stosowne atesty. Raczej to badanie zostało przeprowadzone poprawnie, bo w końcu okulista no, szewcem nie jest. Natomiast brak zgody na to badanie będzie się po prostu wiązał z brakiem orzeczenia lekarskiego, no, raczej z orzeczeniem negatywnym i niedopuszczeniem do wykonywania zawodu. No, no, trudno się też tłumaczyć, że tutaj było coś źle, w tym sensie, że jakaś jaskrawość czy odległość, prawda? Bo w prawdziwej sytuacji drogowej też będzie wiele różnych nieprzewidywalnych zdarzeń, że odległość czy wysycenie świateł tych, powiedzmy, drogowych czy tam jakichś innych, czy świateł po prostu na sygnalizacji będzie różna, prawda? I niezależnie od tej trudnej sytuacji te barwy trzeba rozpoznać. Przynajmniej te trzy podstawowe. No, natomiast no, dobra wiadomość, jeżeli tyle razy jednak się na danym kierowcy poznano, no, jeżeli otrzymaliśmy orzeczenie negatywne, po prostu odwołałbym się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, co te rozbieżności powinno definitywnie, jakby to powiedzieć, rozwiązać, bo raczej wątpliwe, żeby dwa nagle nowe urządzenia były te same i tu, prawda? Także na tym kończę. Zapraszam oczywiście tutaj na swoją stronę internetową do komentarzy. Wielbicieli moich filmów zapraszam do komentarza tegoż wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.